Witam Was serdecznie. Moi drodzy, jak pewnie pamiętacie, miałem już kilka razy możliwość wypowiedzieć się na temat wyborów prezydenckich Stanów Zjednoczonych. Chociażby na antenie TVP Info, ale również w swoich mediach społecznościowych. No jakoś dziwnym trafem dzieje się zawsze tak samo, że to, co zbudują republikanie, przychodzą demokraci, niszczą w kilka miesięcy. Za każdym razem jest tak samo. Przypomnijcie sobie porozumienie pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie tarczy antyrakietowej, kiedy to George W. Bush, Lech Kaczyński, Donald Tusk podpisali takie porozumienie. Przyszedł Obama, zablokował, zniszczył do kosza. Przypomnijcie sobie, jak Donald Trump rugał Niemców za to, że budują Nord Stream 2, a jednocześnie chcą ochrony od Stanów Zjednoczonych. Jak ponakładał sankcje na firmy budujące Nord Stream 2. Przyszedł Biden, wszystko do kosza, zniszczył, zrujnował. Ja przestrzegałem w tych swoich wypowiedziach podczas wyborów prezydenckich, że dla Polski to naprawdę nie będzie dobre rozwiązanie, żeby wygrał te wybory Biden. Wiedziałem, że on jest słaby, natomiast on jest jeszcze słabszy, niż mi się wydawało. On zajmuje się tylko jakimiś ideologiami, tego typu sytuacjami. Natomiast no, tam potrzeba realnego i mądrego rządzenia. To, co zrobili teraz z Afganistanem, to jest coś, na co ja nie znajduję słów. 20 lat temu wkroczyli tam, zburzyli cały porządek, zbudowali prodemokratyczne państwo, a dzisiaj zostawili tych ludzi wszystkich samym sobie i talibowie będą mordować po kolei wszystkich tych, którzy współpracowali z, no, z tymi strukturami demokratycznego, no, takiej quasi demokratycznego państwa. Widać, że przez dziesiątki lat nic się nie zmienia w polityce ogólnoświatowej. Sprzedali nas w Jałcie, teraz sprzedali, no haniebnie sprzedali Afganistan. I wniosek jest taki, aby przestać oglądać się na sojusze, tylko budować silną, sprawną polską armię i liczyć przede wszystkim na siebie. Zresztą przypomnijcie sobie też sytuację z Ukrainą, kiedy to po upadku Związku Radzieckiego na terenie Ukrainy znalazła się broń jądrowa. Pozbycie się przez Ukraińców tej broni jądrowej miało dać gwarancję nienaruszalności granic, które dawały Stany Zjednoczone, Anglia, Francja. No, na ile te gwarancje są warte, są chuja warte tak naprawdę. I już dzisiaj to wszyscy doskonale wiemy. Także umiesz liczyć, licz na siebie i myślę, że tym powinniśmy się kierować. Pozdrawiam, cześć.